W obecnych czasach jednym z największych problemów klimatycznych jest smog. Ma on bezpośrednie przełożenie na nasze zdrowie, na nasz komfort życia oraz na nasze przyszłe pokolenia. Co możemy z tym zrobić? Jednym z głównych czynników mających wpływ na ilość smogu i na jego jakość mają systemy ogrzewania. Możesz zredukować koszty, a także emisję spalin, dbając o właściwą izolację swojego domu. Aż 40% ciepła ucieka z Twojego domu przez ściany, kolejne 20% przez dach, a 15% przez okna. To naprawdę dużo. Jeżeli nie zabezpieczysz właściwie budynku, możesz ponieść naprawdę duże straty, przy okazji wpływając niekorzystnie na powietrze, którym oddychamy. Z racji tego, że najwięcej ciepła ucieka przez ściany, najprostszą metodą redukcji smogu i spalin jest właściwe zaizolowanie ścian. Do izolacji budynku używamy wielu materiałów. Najpowszechniejszymi na rynku są styropian i wełna. Dobór i jakość zależy od materiału, którego jest zbudowana ściana. W przypadku materiałów o wysokiej przenikalności wilgoci należy użyć wełny mineralnej, w przypadku innych można spokojnie używać styropianu. Następnym elementem, który należy wziąć pod uwagę, jest zamocowanie mechaniczne izolacji budynku. Ma ono bezpośredni wpływ na wytrzymałość, żywotność i jakość izolacji w czasie. Izolacja budynku musi trwać przez lata, żeby miała właściwy i długotrwały efekt na redukcję smogu. Dlaczego mocowanie mechaniczne jest tak istotne? Na ścianę budynku i na docieplenie działa bardzo wiele sił. Od podstawowej masy samego systemu, czy wagi samego systemu dociepleniowego, przez siły wiatru, nazywane siłami ssącymi lub siłami parcia z drugiej strony, po najprostszą rzecz, siły termiczne, czyli rozgrzewanie i stygnięcie budynku w trakcie jego eksploatacji. Dzięki prawidłowo zamocowanej izolacji budynku oszczędzasz pieniądze dawane na ogrzewanie, dbasz o środowisko i redukujesz emisję smogu, wydłużasz czas eksploatacji budynku i oszczędzasz na remontach oraz dbasz o estetyczny wygląd swojej elewacji.